Siemano, siemano, witam serdecznie widzowie, kochani, jak widzicie, patrzcie jaki mam piękny sweter, prawda, świąteczny. Zagościły święta nie tylko w domach, ale również na Palionowie. I uwaga, patrzcie to, ja wychodzę sobie dzisiaj i tu pum, patrzcie ile śniegu pospadało, no przecież to jest coś pięknego. To jest, no widzowie, to jest ten klimat świąteczny, który ja właśnie lubię, bardzo się cieszę, troszkę nam tutaj, prawda, widzę, że zrobiły się takie nawet mrożone... Pnącza, takie są niebieskie bardziej, ale to dobre, to klimat świąteczny musi być, widzowie. Ja dzisiaj lecę do Dave'a, ponieważ razem z Dave'em robimy dzisiaj szefowski test zgodności dla palionki i Steve'a i zobaczymy, czy oni się ze sobą dogadać w ogóle potrafią i czy nadają się w ogóle na parę taką, prawda, właśnie miłosną i czy wychowają dobrze dzieciaka. Zadamy im kilka pytań i zobaczymy, co oni na to wszystko powiedzą. Zanim jednak przejdziemy do filmu i zanim dobiegnę do Dave'a, to kliknijcie zawsze łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, zapraszam na Palion Style'a, tam możecie sobie kupić, prawda, takie, prawda, ojejku, breloki, akurat wyciągnąłem Pawła tutaj breloka, ale są też moje i reszta, zapraszam, kupujcie dowoli. Dobra, lecę po Dave'a. Dave'sonie, szefie, prawda? Witam serdecznie! Wielki. O kurczę, gdzie ty tam zawędrowałeś? Gdzie ty jesteś? Za tobą. O kurde, jak ty to zrobiłeś? Ja byłem cały czas na dworze. Aha, tak. Przepraszam, nie zauważyłem ciebie. Dobrze, ja dzisiaj przychodzę do ciebie, gdyż ponieważ dzisiaj musimy zrobić test zgodności palionki i Steve'a. Musimy sprawdzić, czy pasują do siebie po prostu. Ja ci powiem tak, ja już teraz mogę ci powiedzieć, że ten test na pewno nie wypali. Na pewno go obleją, to jestem pewien. No, to oni nic nie wiedzą o sobie. Ale zobaczymy, dobra, chodź, lecimy w takim razie po palionkę i Steve'a. Mam nadzieję, że są gdzieś tam u siebie na chacie, w tej swojej, prawda, i tak dalej. I zobaczymy, co tam się, co w trawie piszczy, że tak to ujmę. Mam wrażenie, stary, że oni na 100% tego testu nie zdają z tego względu, że oni totalnie nic o sobie nie wiedzą. Jak ja z nimi rozmawiam, Steve nawet nie wie, jakie ona kwiaty lubi, co lubi robić, nic. Ja myślę, że on nawet nie wie, że ona jest różowa, wiesz. No, te zgodności to już w ogóle będzie. Nie, oni oblają go na pewno. Gwóźdź do trumny to już będzie stary. Tak, tak, ale i tak to sprawdźmy. Jestem mega ciekaw, w jakich procentach się w ogóle znają. Ale dobra, lecimy po nich, już widzę, że tam Steve biega. Odbija mi się, widzowie, bo pierogi se zarąbiste zjadłem. Dobra, Steve, chodź tu. Siema. Chodź, dzisiaj jest wielki dzień. Gdzie jest palionka? Palionka, jak tam brzuch? O Jezu, ty skaczesz na prawo i lewo. Dobrze wszystko, o co nam chodzi? Czemu dobre samopoczucie? Dobra, słuchajcie, musimy zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Ja zapożyczę te krzesła. Czemu? Spokojnie. Uwaga, wejdźmy na dwór, bo tutaj piękny, prawda, piękny klimat jest świąteczny. Dobra, zapraszam, uwaga, siądźcie sobie. Dawaj. Wiem jak musicie, a nie, ale czekaj, wiem jak to musimy zrobić. Oni nie mogą siebie widzieć. Oni patrzyły. No właśnie, tyłem, tylko... A, tyłem, że tak, no dobra. No to w takim razie uwaga, tutaj stawiam jedno, tutaj stawiam drugie. Proszę bardzo, siądźcie, albo mogę nawet obok siebie tak całkowicie dać. Daj tutaj, Steve, tutaj tak... Dalej. Tu, dalej, tak żeby się stykały krzesła. O, dobra, świetnie. Z jednej strony jeden, z drugiej strony drugi. Aha, kurczę, mogliby mieć głowy swoje. Ja tam mam w sklepie z pamiątkami, czekajcie. Ogarniemy głowy i zaraz tu wracam. Dobrze, a więc test zgodności. Uwaga, macie swoje głowy i teraz tak, zakładacie tą głowę, która jest odpowiedź. Czyli ja na przykład zadaję pytanie, kto jest bardziej męski? No. I wy zakładacie głowę z tym, co uważacie, kto jest bardziej męski, nie? Okej, okay. Dobra. No to Dave'sonie, czy chcesz zacząć, prawda, jakieś pytanie? Mogę zacząć. No, dawaj. Ale nie patrzcie się, nie patrzcie się na siebie. Nie patrzcie się na siebie. Bokiem, patrzcie się w drugą stronę. Odwróć się. No nie widzę, co jest. No. Kto jest bardziej odpowiedzialny? O. To oczywiste. Dobra. Co? Czemu ty? Czekaj. Ogólnie macie punkt dopiero wtedy, kiedy... Kiedy się zgadzacie. Kiedy zdacie razem to samo. Dobra. To w ogóle, co ty w ogóle mówisz? Ty jest odpowiedzialny, ty nie wiedziałeś, kto jest ojcem nawet. Jakieś tam rzeczy, ja jestem idealną kobietą. No, tutaj ja bym nawet chyba stanął po stronie palionki, chyba ma rację. Dobra, kolejne pytanie, teraz ja rzucam. Uwaga. Kto w związku utrzymuje lepszy porządek? Oczywiste to jest. No dobrze, jest punkcik. Jest punkcik. Steve, bałaganiasz, ewidentnie. Dopiero mam porządek. Dobrze, dobra. Uwaga. Kto zarabia więcej? O! Ale czekaj, co ty zrobiłeś? Ale jak ty lubisz zarabiać, powiedz mi. Bo ja ona ma breloki swoje, nie? Ty chyba to masz otoczeniem dzieci, bo to ja jestem niezależną kobietą i mogę zarabiać tyle, co ty. No jasne, oczywiście, dobra. Jaki biznes założyłaś niby? Dobra, ale trudno, nie zgodziliście się, punktu nie ma. Dobra, kolejne pytanie. Uwaga, w takim razie, kto wcześniej wstaje? No ja wcześniej wstaję. Nie, no ja!
Jezus, wy się w niczym nie zgadzacie. Jak to ja wstaję. A co, myśmy się w dwóch osobnych pokojach? Idę robić drzewo, żeby nam było ciepło w chacie, a ty ubyć, że ty wszyscy wstajesz. Czy ty tym narzędziem robisz drewno? No oczywiście, że tak. To dobrze ci idzie na pewno. Znaczy nie tym, ale tego też używam. Do drąbania drewna? No nie to drąbanie drewna, do pszenicy i tak dalej. No dobra, się, dobra. Okej, okay, dobrze, kolejne pytanie. Macie jeden punkt dalej tylko. Nie, dobra. Teraz ja? Tak. Okej, okej. A ile punktów to jest dobry związek? No wasz to już jest zły na pewno. No tak, tak. Kilka trzeba mieć. Ała! Ale ja przecież nic nie powiedziałem, ty no. Co? Ale chciałeś. Ale dobra, my robimy test wam po prostu, spokojnie. Ale ja spokojnie. Nie krytykuję, ja. To koniec końców, wy macie być z niego zadowoleni, a nie my. Dobra, dawaj. Uwaga, kto waszym zdaniem będzie lepszym rodzicem? Ło! No oczywiście, że ja. No nie, no chyba cię powaliło. Ty nie potrafisz w ogóle. Ale życia. Dobra. Ja będę go wychowywał tak jak ja chcę, no a nie tak jak ty. Nie. Twoje zachowania nie są w ogóle wartościowe. Ty nie jesteś po raz kolejny, nie no, zgadzacie się. Kolejny raz nie macie punktu. Dobra, kolejne pytanie, uwaga. Kto jest bardziej utalentowany? Banalne pytania, ale wydaje ci pytania proste jak... Błagam, no. Błagam, no nic się nie zgadza. Dobra, czekajcie. Kto jakie ma talenty, Steve? Ja mam milion talentów, ty masz zero. Mam no to talentem... jaki masz talent przykładowy? Znaczy dobra, swoim talentem to jest ładnie wyglądać po prostu i to jest tyle. Moimi talentami są na przykład programowanie, moje obliczenia i tak dalej. Fontowek, Iryka, wszystko, ja to wszystko ogarniam, rozumiecie? Dobra, a twoje... To jest 2 plus 2 razy 2. No, no. Czyś. Dobrze. Dobrze. No i dobra, to Parionka. Ja jeżdżę. A jakie są twoje zdolności, umiejętności? Tak, jak chcę powiedzieć na samym początku, dobrze wyglądać. Steve nic nie umie i on jedyne co... Ale ja się pytałem, jakie ty masz umiejętności, a nie jakie on ma. On już swoje przedstawił. Dobra, moje umiejętności to tak. Jestem idealną kobietą, idealną żoną i idealnym człowiekiem. To nie jest talent. Czyli brak talentów. A tym bardziej umiejętności, to się nic nie pokrywa. Słuchaj, on przynajmniej zapodał coś ten. Ja słyszałem, że on jeszcze jest w ogóle mistrzem kajakarstwa. Jest, to prawda, no. Steve jest mistrzem kajakarstwa, no. No tak, nie widzi tych pleców. No widzisz, jak zbudowane, aż mu się koszulka wciska w bary. Znaczy w łopatki. Dobra, no to tutaj wydaje mi się, że skłamałaś, Palionka, troszkę. Pozbawiłaś was punkta, mimo że on jest bardziej utalentowany. Dobra, siadajcie, kolejne pytanie. Kto lepiej uczył się w szkole? O. Prawdopodobnie Palionka, bo ja szkołę miałem w dupie. No z tym się zgadzam. Dobra, a jakie mieliście oceny, Steve? Ja nie miałem ocen, bo ja opuściłem szkołę po 2 dniach. A, okej, okay. No to na pewno miała lepsze oceny niż ty. No dobrze, no to w takim razie... Dobrze, to tu nie ma co rozkminiać bardziej. Okej, okay, kolejne pytanie w takim razie. Kto będzie wstawał do dziecka w nocy, jak będzie płakało? No oczywiście, że Palionka. Nie, pewnie on, co? Ja wtedy... Ja wtedy to jest w moim biznes roomie. Biznes roomie. A ty się zajmować dzieckiem. Ty nie masz biznes roomu. A jeśli nie, to będę płacił. Jak już to room, bez biznes. Dobra. Spał, gdzie będę chciał. Dobra, znowu się nie zgodziliście. Ile mieli punktów? Jeden chyba ciągle. Nie, tylko jeden. Jezu, fatalny wynik, naprawdę. Dobra. Dawaj, Davison, dawaj. Jakieś pytanie może, w którym się w końcu zgodzą. No ja właśnie tak myślę teraz na takim pytaniu, w którym by się zgodzili. Ale siądźcie plecami do siebie, no co wy? No już. Kto się ładnie ubiera? O. Proste. O, w końcu. No, do Palionka, no. Trafione. Dobrze. No to ja mam kolejne pytanie proste. Kto jest bardziej męski? No to chyba wiadomo, że ja, no. Okej, okay, o, dobra, już myślałem, że Palionka zapoda tu jakoś, że nie jest męski. Dobra, kolejny Dawid. Poczekaj, bo tu znowu trzeba, wiesz, pomyśleć na takim, co oni będą się zgadzać. A może i tak, O, to takie inne. Kto... po prostu potrafi więcej języków zagranicznych, czyli angielski, włoski, francuski, takie rzeczy. No, czyli Steve. To to wiadomo, no, chyba, oh my gosh. No dobrze. No to Steve, dobra, to ja mam pytanie w takim razie, do kogo bardziej podobne będzie dziecko wasze? Dziecko? Prawdopodobnie do mnie, bo ja mam mocniejsze geny. Beta geny i moje są beta. Jakie beta? Sigma, tylko sigma, walić alfę. Tylko sigma. Uwaga, kolejne pytanie. No, kto dawaj. Lepiej gotuje? O. To jest proste. Steve, nawet się nie zastanawiam. No dobra, ty, no Jezu. Kobiety no są od gotowania, tak? Dlatego mają niższe stopy.
Kobiety mają mniejsze stopy, żeby im się lepiej stało w cygarach, rozumiesz? Dlatego ty lepiej gotujesz. Co ty mówisz? No trudno, no tak to wygląda. Jakie nie życie? Można tak mówić, Steve, to nieprawda. Jakie jest życie? O kurczę. Dobra, dobra, następne pytanie. Okej, w takim razie, kto będzie dbał o ciepło w domu? Węgiel. No pewnie ja. Nie, o węgiel to, węgiel. Jak to robię drewno? A, no właśnie. Ciepło rodzinne. Nie, ciepło, ciepło, takie, żeby wam było ciepło po prostu fizycznie. Nie, to no właśnie. Węgiel. Kto będzie stawał o 6 rano pod drewno? Steve. Nie, nie, no czekajcie. Właśnie. Ile my już pytań zadaliśmy? Ja nawet tego nie liczę, ale macie mega dopiero dużo, 2 punkty. Ale ja powiem tak, to jest na pewno niezdane. Nie wiem, czy jest w ogóle dalej to brnąć. Dobra, słuchajcie. Dajmy w takim razie... Mam ostateczne pytanie, stary. Takie, które... Dawaj. Które... Chociaż, kurczę... Nie wiem, ja uważam, że powinniśmy jeszcze więcej pytań zadać, że to tak mało trochę. Że jeszcze, dobra, inaczej. Pomysłu, inaczej, bo... dajmy jeszcze po 2 pytania. Dam ja, ty... I dobra, to 3. Ja dam, ty i jeszcze jedno ja dam. Czyli dobra, ja daję teraz dobra. Pytanie, może dajmy takie pytanie, w którym moglibyście się pokłócić najlepiej, takie... może lepiej kto nie. Będzie zarabiał na rodzinę? Czy to pytanie już było? Było podobne, nie? Kto więcej zarabia? A, było, kto więcej zarabia, ja, właśnie. Ja. Dobra, to nie, bo było podobne, to czekajcie, to coś innego. W ja takim razie, dać. Kto wymyśli imię dla dziecka? Czy macie już wybrane? Czy macie już wybrane? Czy jeszcze nie? Nie, pół na pół chyba. Tak. Pół na pół. Połączycie dwa pomysły, tak? Tak. To dobrze. No to się zgodzili, to okej, okej. No tutaj, no to tak jest. Kto ma większe powodzenie u płci przeciwnej? Ja. Pewnie, że ja. To też dobra, nie. To jest prawda. Pająka. No. Nie będę się rozwalił na ten temat, bo nie ma to sensu. No to dobra, mówisz? No to git. No dobra, dobra, dobra. No to słuchajcie, ostateczne pytanie w takim razie. Kto pierwszy powiedział kocham cię? No w sumie? Chyba mam ja. No to na sam koniec się, że tak powiem, zgodzili ze sobą. No dobrze, no to ja wam życzę, prawda, udanego życia wspólnego. Weźcie sobie krzesło z powrotem. Moim zdaniem i tak do siebie nie pasujecie, ale trzymcie się. Dobra, widzowie, to było na tyle. Widzimy się na następnym odcinku. Zobaczymy, jak tam będzie im się dalej żyło i jaki związek faktycznie, że tak powiem, złożą. No i tyle, trzymajcie się, elu!